oczywiście dziękuję organizatorom, że mogą tutaj przybyć. Chciałbym zaznaczyć na samym początku, bo można by było odnieść takie wrażenie, że wbrew zapewnieniom oczywiście organizatorów, którzy przyjęli mój referat tutaj, że historia alternatywna, którą będę przedstawiał, to nie jest historia alternatywna w rozumieniu historii alternatywnej w zestawieniu z historią kontrfaktyczną. Będę omawiał historię alternatywną w rozumieniu historii niekonwencjonalnych, w którym przedstawiła Ewa Domańska w historii o tym samym tytule. Także zrezygnuję też z niektórych przykładów ze względu na czas, który nam pozostał. Postaram się skończyć to w miarę szybko, tak żebyśmy zamknęli się w tym przewidzianym programie, ale oczywiście chętnie odpowiem na wszystkie pytania w tym panelu, w tej części dyskusyjnej. Chciałbym przedstawić dziedzinę badań określanych jako historia dźwiękowa, która proponuje specyficzne podejście do przeszłości, jej badania i prezentowania. Można ją uznać za alternatywny sposób nie tylko interpretacji i przedstawiania historycznego, lecz przede wszystkim przeżywania i percepcji przeszłości. Podejście to opiera się na holistycznym, interdyscyplinarnym eksplorowaniu przeszłości, które wpisuje się w zachodzące obecnie w humanistyce i naukach społecznych zmiany paradygmatyczne. Owe rekonfiguracje związane ze szczególnym zainteresowaniem zmysłami i emocjami, bowiem coraz bardziej opierających się na naukach, na neuronaukach i kognitywistyce, krytyką antropocentryzmu i europocentryzmu, dyskusjami na temat sprawczości aktorów nieludzkich, w tym kontekście mówi się między innymi o sprawczości dźwięków, szczególnym zainteresowaniem ekologią i środowiskiem, a także badaniami zwierząt, roślin i rzeczy. Można powiedzieć, że jako rodzaj historii emancypacyjnej, historia dźwiękowa uwalnia nas od charakterystycznych dla klasycznych ujęć historii opresji zmysłu wzroku i obrazów, skupiając się na słuchu i dźwiękach. Uwalnia nas także od scjentystycznego, w sensie pozytywistycznym, podejścia do historii, zwracając się ku emocjom, zmysłom i doświadczeniom. Nie pretenduje ona także do obiektywnego widzenia przeszłości, nobilitując wiedzę płynącą z subiektywnej percepcji rzeczywistości. Można też powiedzieć, że historia dźwiękowa buduje wiedzę o przeszłości, która nie tyle wyczytywana jest ze źródeł pisanych, choć i te rzecz jasna są tutaj wykorzystywane, lecz wskazuje na wagę uczenia się poprzez doświadczenie i uczestnictwo w wydarzeniach, w których percepcja dźwiękowa staje się ważnym elementem. Historia dźwiękowa jest także alternatywna w sensie budowania pomostu pomiędzy humanistyką i naukami ścisłymi. Inżynieria akustyczna z jednej strony, stosowana do pomiarów dźwięków, a geologia z drugiej, w przypadku badania geofonii, stają się koniecznymi partnerami w tworzeniu wiedzy na ten temat. Interesując się odgłosami ziemi, trzęsienia ziemi, wulkany i współtworzeniem dźwiękowych pejzaży przez czynniki nieludzkie, jak zwierzęta i rzeczy, wychodzi ona także poza tradycyjne ujęcie historii stawiające w centrum zainteresowań człowieka, skupiając się na przykład na dźwiękosferach przyrody. Często korzysta także i bada wpływ dźwięków i ich percepcje na budowanie wiedzy o przeszłości w ujęciu międzykulturowym, wychodząc często poza model wiedzy zbudowany w ramach kultury zachodniej. Głównym punktem wyjścia do rozważań nad historią dźwiękową jest kwestia zmysłów i ich rola w procesie poznawczym. W ostatnich dekadach XX wieku sensualność przeżyła prawdziwy renesans wśród badaczy wielu dyscyplin nauk humanistycznych. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w narastającym sprzeciwie wobec hegemonii strefy wizualnej i postulacie proponującym, by percepcję unieść całościowo jako konglomerat wszystkich pięciu zmysłów. Tak więc między innymi historycy, antropolodzy, socjologowie, psychologowie, kognitywiści starają się nas przekonać, że nie tylko wzrok, lecz także inne zmysły biorą udział w konstruowaniu przeszłości. Idąc w tym kierunku, historia dźwiękowa wychodzi poza wzrokocentryzm i koncentruje uwagę historyka na słuchu. Źródłem inspiracji dla historyków sensualnych były badania antropologów. Wskazują oni, że wiele kultur w sposób różnorodny faworyzuje percepcję zmysłową, tworząc w obrębie własnych kultur specyficzne wzorce i kody sensoryczne. Przykładowo Antony Siger, badając społeczności Indian Suya zamieszkujących region Mato Grosso w Brazylii, odkrył system kodów klasyfikacyjnych, na podstawie których ludzie, zwierzęta i rośliny definiuje się na podstawie domniemanych cech zmysłowych. Na przykład mężczyzn klasyfikuje się jako jednostki posiadające przyjemny zapach, natomiast woń kobiet i dzieci kojarzona jest z podejrzaną sferą natury.
Lucien Febvre, jeden z założycieli szkoły Anal, w pracy poświęconej problemom niewiary w XVI wieku, podejmuje kwestię percepcji ludzi tamtej epoki. Wyraża pogląd, że zdominowana przez dźwięk i zapach strona wizualna była wtedy mniej istotna. XVI wiek był wiekiem bardziej słuchanym niż oglądanym. Kontynuator myśli Anal, przedstawiciel jej trzeciego pokolenia, Alain Corbin, w roku 1982 wydaje pracę Le Miasme Jonquille w polskim tłumaczeniu We władze wstrętu, społeczna historia Poznania przez węch, w której stara się zrehabilitować zmysł powonienia, jeden z trzech obok smaku i dotyku, zmysłów uważanych za niższe, prymitywne, w przeciwieństwie do słuchu i wzroku, traktowanych jako zmysły wyższe, zaawansowane. 8 lat później ukazuje się artykuł Corbina Histoire anthropologique sensorielle, czyli historia i antropologia zmysłowa, nosząca znamiona traktatu programowego dla historii zmysłowej. Badacze szkoły Anal ukazują się nam jako prekursorzy sensualnego myślenia o przeszłości, czy raczej powinniśmy powiedzieć, by podkreślić kompleksowość rzeczywistości badanej, sensualnego myślenia o sensualnej przeszłości. Ich wkład w rozwój subdyscypliny antropologii, antropologii zmysłów, podkreślają sami antropolodzy, tacy jak David Coase i Michael Herzfeld. Sama dyscyplina daje asumpt do stworzenia z kolei subdyscypliny historii, historii zmysłowej, której głównym przedstawicielem obecnie jest historyk amerykański Mark Smith. Drugą istotną inspiracją dla rozwoju historii dźwiękowej jest działalność kanadyjskiego muzyka i muzykologa Mariah Schaeffera, który od końca lat 60. rozwija pojęcie soundscape, czyli pejzażu dźwiękowego, czy też dźwiękosfery, oraz inne pomocnicze pojęcia, wśród których warto zwrócić uwagę na a witness, nauczny świadek lub sound marks, dźwiękowe ślady. W ramach zainicjowanej m.in. przez niego samego ekologii akustycznej rozróżnia też dwie jakości dźwiękosfery, przedindustrialnej high fidelity i poindustrialnej low fidelity. Ekologia akustyczna dotyczyła początkowo sfery muzycznej, by wkrótce swoją definicją objąć wszystkie dźwięki, w tym hałas, głównie związane z działalnością człowieka w obrębie aglomeracji miejskich. Schaeffer jest jednym z pionierów nowego myślenia o dźwięku, tym samym dając początek trwającym do dziś dźwiękowym studiom zwanych sound studies. Chciałbym zaproponować roboczą definicję historii dźwiękowej. Historia dźwiękowa to heterogeniczna dziedzina badań historycznych analizująca rolę dźwięku w tworzeniu rzeczywistości w czasach przeszłych. Za podstawę budowania wiedzy o przeszłości przyjmuje ona badanie dźwięku, pejzaży dźwiękowych, percepcji dźwięków lub semiozy zmysłowej i właściwości akustyczne przestrzeni, w której ów proces percepcji zachodzi. Interesuje się także historycznie i kulturowo zmiennymi sposobami słyszenia. Innymi sposobami percepcji dźwięku, takim jak odczuwanie wibracji lub wzrokowe odbieranie jej efektów. Historia dźwiękowa bierze pod uwagę źródła dźwiękowe różnego pochodzenia, zarówno te antropogeniczne, jak i tworzone przez czynniki nieludzkie. Ze względu na pochodzenie, Zebernim Krause możemy wyróżnić dźwięki antrofoniczne, biofoniczne i geofoniczne. Wiele tendencji w ramach historii dźwiękowej promuje podejście holistyczne, podkreślając, że pomimo iż dźwięk i zmysł słuchu stanowi centrum jej zainteresowań, należy je postrzegać całościowo w złożonym układzie z pozostałymi zmysłami i bodźcami na nie oddziaływującymi. Zwracam uwagę na różnicę między pojęciami, które mogłyby się pojawić, jak historii dźwięku, a historii dźwiękowej. Ta pierwsza raczej uprzedmiotawia dźwięk jako zjawisko fizyczne, bez ukazywania szerszych kontekstów kulturowo-społecznych. Przykładem może być historia postępu laboratoryjnych badań nad dźwiękiem związanych na przykład z jego rejestrowaniem, co jest głównym przedmiotem badań na przykład historii technologii albo historii nauki. Historia dźwiękowa z kolei zwraca uwagę między innymi na istotne relacje w procesie słyszenia czy też słuchania zachodzące na linii źródło, medium, odbiorca. Przykładem może być analiza zmian kulturowych i politycznych na skutek występowania hałasu. Historia dźwiękowa rozpatruje również percepcję samego historyka względem dźwiękobrazów przeszłości, sposób reprezentowania takiej historii inny niż tekst pisany oraz formy archiwizowania potencjalnych źródeł, takich jak nagrania audio. Na slajdzie przedstawiłem nazwiska wybranych przedstawicieli historii dźwiękowej. Tutaj zatrzymam się na chwilę przy dwóch przykładach. Alain Corbin, Les cloches de la terre, paysage sonore et culture sensible dans la campagne, czyli wiejskie dzwony i dźwiękosfera i kultura, i kultura wrażliwości w XIX-wiecznej wsi francuskiej.
Po lekturze jego książki, jednej z pierwszych pozycji zresztą z zakresu historii dźwiękowej, można odnieść wrażenie, że pejzaż dźwiękowy XIX-wiecznej wsi stanowi istotny punkt wyjścia do badania w ogóle środowisk wiejskich lub wiejskiej kultury XIX wieku. Trudno jest to zrobić bez odniesień do uderzenia w dzwon. Jak dodaje autor, bicie w dzwon na wsi stanowiło język zbudowany w oparciu o system relacji między jednostkami, między żyjącymi a zmarłymi. Pozwalało na formy dzisiaj wymazane wyrażanie triumfu i przyjemności bycia razem. Corbin bazuje przede wszystkim na źródłach pisanych. Prócz literatury kampanologicznej, wspomnień, wywiadów, opisów, często o charakterze retrospektywnym, odnotowuje około 10 tysięcy spraw sądowych i administracyjnych związanych z dzwonami XIX-wiecznej Francji. Sprawy dzwonów rozpatrywane są z różnych punktów widzenia. Z punktu widzenia polityki, świeckiej i religijnej, na różnych płaszczyznach między administracją a władzami kościelnymi, parafią a gminą, gminą a inną gminą, parafią a inną parafią, często też w łonie tej samej wspólnoty, społeczności wiejskiej, takimi jak podział między protestantami a katolikami. Chronologicznym punktem wyjścia jest rewolucja francuska, próba desakralizacji dzwonów w myśl wdrożenia republikańskiej wolności i równości, jedną z przyczyn ogromnej ilości wspomnianych spraw spornych. Corbin rozpatruje kwestię dzwonów również z punktu widzenia przemian kulturowo-obyczajowych, na przykład początkowo religijny charakter uroczystości, na przykład święcenia dzwonów, w których dzwon jest często najistotniejszym elementem, ulegając polityce desakralizacji w czasie rewolucji, powoduje, że odtąd gusła i ludowe wierzenia mieszają się z prawem kanonicznym i kościelnym zwyczajem. Ponadto autor porusza takie kwestie jak znaczenie przytopów. Tu pozwolę sobie pozostać tylko przy jednym przykładzie. Wykorzystywano do przytopów często stare dzwony, ponieważ łączyły one sobie pamięć o władcy, o urzędnikach sprawujących swoje funkcje. Dzwon staje się delikatną, symboliczną mieszanką, uwiecznia wspomnienia i ukazuje innowacje. Jak pisze Corbin, jego przekaz audytywny, bardziej interpretatywny niż przekaz wizualny pomnika, jest także wyposażony w bardziej intensywną siłę emocjonalną. Przykład Emily Thompson jest interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze, wyróżnia ona okres historii, gdzie wraz z nowymi potrzebami akustycznymi i pojawieniem się nowych urządzeń audio, hałas i dźwięk przyczyniają się w pewnym sensie do transformacji amerykańskiego, w społeczeństwie amerykańskim do innego myślenia o dźwięku i percypowaniu go. A po drugie, podtrzymuje popularyzację nowych, nietekstualnych sposobów przedstawiania historii. The Soundscape of Modernity, Architectural Acoustic and the Culture of Listening in America jest przykładem analiz przemian amerykańskiej dźwiękosfery w latach 1900-1933. Autorka opiera się głównie na rzetelnej pracy, jaką wykonali współcześnie żyjący wtedy akustycy architekci, opierający swoje koncepcje początkowo na formule wybrzmiewania dźwięku stworzonej przez akustyka Wallace Sabine, który później zaledwie dwie dekady później zupełnie została przeformułowana i praktycznie odeszliśmy od tej formuły, ponieważ pojawiły się nowe technologie, takie jak mikrofon, głośniki, urządzenia nagrywające i modelujące dźwięk, tworzące dla tego dźwięku wirtualną przestrzeń. Wiązało się to również z działaniami zmierzającymi do tłumienia i eliminowania niepożądanego hałasu. Dźwięk wszedł w fazę nowoczesności, jak pisze badaczka, bo był efektywny, stał się towarem i posłużył człowiekowi do zademonstrowania jego technicznego panowania, kontrolowania środowiska poprzez przetworzenie tradycyjnego związku między dźwiękiem, przestrzenią i czasem. Chciałbym pokazać Państwu teraz interakcyjną stronę internetową w Emily Thompson, The Roaring Twenties, razem owoc pracy przy wspomnianej książce. Wraz z designerem Scottem Mahoyem Thompson wykorzystuje większość z materiałów i źródeł, które wykorzystała do napisania tej pozycji. I wygląda to mniej więcej, jeśli uda się skorzystać z internetu.
Tak wygląda ta strona. Nie będę teraz ustawiał strony internetowej, szkoda czasu. Oprócz tradycyjnego intro wszelkich stron internetowych, informacji o autorach, mamy te dźwięki posegregowane mamy na trzy sposoby. Zaprezentowane są same dźwięki tematycznie, kategoriami, czyli na przykład dźwięki transportu, budowania, konstruowania budynków, dźwięki z mieszkań, z ulicy, z nabrzeża i tak dalej. Oczywiście przy każdych z tych kategorii jest odniesienie, jest link do na przykład tutaj autorka posługuje się najczęściej nagraniami wideo. Rzadko pojawiają się same nagrania audio. Na przykład weźmy któryś z tych. Na przykład syreny straży pożarnej. Oczywiście możemy te dźwięki przeglądać w inny sposób. Tutaj mieliśmy dźwięki posegregowane kategoriami. Możemy je obejrzeć sobie w przestrzeni za pomocą mapy stworzonej. To jest mapa Nowego Jorku. Badaczka analizuje przede wszystkim Boston i Nowy Jork. Te wszystkie punkty i odniesienia są rozmieszczone ze względu na występowanie tych zjawisk w przestrzeni. To znaczy tam, gdzie się pojawiły, na przykład to najczęściej są dokumenty, które mówią o na przykład jakiejś stacji, jest opis, z drugiej strony mamy źródło. Tam, gdzie autorka może, pokazuje nam również źródło oryginalne, to znaczy dokument. Oryginalny dokument, na którym na przykład najczęściej wykorzystuje narzekania i zgłaszanie takich przypadków, gdzie hałas zakłócał spokój. To są dokumenty sądowe, administracyjne. Potrzebujemy to opuścić. Wróćmy jeszcze raz do głównej strony. Jeśli mi się uda. Oraz w czasie możemy te dźwięki obserwować rozłożone, zaprezentowane na osi czasu. Przesuwamy sobie kursorem od 1900 roku do 1933. Tak wygląda. Tak wyglądają ryczące lata 20. Tak jest zatytułowana ta strona. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i kwerendy mogę wyróżnić dwa podstawowe rodzaje źródeł dla historii dźwiękowej. Źródła zapośredniczone za pomocą nagrań audio i takie, które w ten sposób zapośredniczone nie są. Ten drugi rodzaj źródeł moglibyśmy podzielić dalej na dwa kolejne typy. Artefakty, czyli akustyka, czyli pozostałości, tutaj interesuje nas przede wszystkim akustyka różnego rodzaju wnętrz, budowli, grobowców, teatrów lub instrumenty użytku codziennego służące intencjonalnie do komunikowania się lub instrumenty muzyczne oraz różnego rodzaju dokumenty i opisy zachowane w przekazie ustnym, obrazach, rycinach, fotografiach i tekstach oczywiście pisanych. Dla pierwszego rodzaju źródeł, bazując na wiedzy z zakresu inżynierii dźwięku, zastosujemy techniki archeologów dźwięku stosowane do rekonstrukcji pierwszych zapisów audio.
To jest pierwszy dźwięk dzięki inżynierom, dzięki archeologom dźwięku z Kalifornii. Mogliśmy usłyszeć pierwszy dźwięk zarejestrowany. Intencja była taka, że ten dźwięk został zarejestrowany, ale nie było mowy o odtwarzaniu w tym czasie. Tej rejestracji przed Edisonem dokonał francuski Zecer, który nagrał, skonstruował urządzenie i nagrał na pokrytej w kartce papieru, pokrytej sadzą z lampy naftowej, dokonał nagrania dzięki technologiom, dzięki komputerom, które mogą przetwarzać dzisiaj dźwięk znaki graficzne na dźwięk, mogliśmy to usłyszeć. W przypadku jeszcze oczywiście to były techniki archeologów dźwięku stosowane do rekonstrukcji pierwszych zapisów audio, metody fonoskopii stosowane w kryminalistyce oraz bioakustyczny system monitorowania wykorzystywany przez badaczy z kręgu Soundscape Studies. W przypadku drugiego rodzaju źródeł niezbędne staje się wsparcie aparatu badawczego takich dyscyplin jak etnomuzykologia lub archeologia i inżynieria akustyczna, które dzięki wykorzystaniu między innymi takich urządzeń jak echograf, tutaj właśnie do tych zachowanych wnętrz, przywołują audiosfery przeszłości poprzez analizę zachowanych do naszych czasów brzmiących artefaktów, tutaj te instrumenty, o których wspominałem, i wybrzmiewających środowisk akustycznych, takich jak prehistoryczne instrumenty i wnętrza zabytkowych właśnie budowli. W przypadku źródeł pisanych za Kalenem Rattem, historykiem amerykańskim i Schaeferem, poszukiwać będziemy tak zwanych soundways, czyli śladów dźwiękowych, których ludzie używają, by wyrazić swoją wiarę i przekonanie o dźwięku. Można je znaleźć w wielu rodzajach źródeł pisanych. I tak przykładowo za polskie wrażliwe ucho uważa się Wincentego Pola, dzięki opisom którego mogliśmy usłyszeć pękanie lodów w Kurlandii, litewską puszczę, stepy Ukrainy, czy burze w Gołogórach. Dla wieków starożytnych bardzo cenne będą relacje Seneki z pobytu w kurorcie w Baje i opis odgłosów trzęsienia ziemi zrelacjonowany przez Pliniusza Starszego w swojej historii naturalnej. Historia dźwiękowa, podsumowując, nie tylko nie zawęża spektrum historyka w tradycyjnym ujęciu subdyscypliny, koncentrując się na jakiejś specjalności, ale to spektrum nieoczekiwanie poszerza. Sensualność niezbywalnie związana z takimi pojęciami jak cielesność, mentalność, emocje, fizjologia czy umysł po raz kolejny przypomina o złożonej strukturze rzeczywistości i wszystkich bytów w niej egzystujących. A ponieważ zgodnie z fundamentalnym założeniem antropologii zmysłowej percepcja sensualna jest nie tylko aktem fizycznym, lecz także kulturowym, mnogość i różnorodność powiązań i relacji poprzez zmysł otwiera przed historykiem całą gamę możliwości interpretacyjnych w przecieraniu nowych sposobów docierania do przeszłości. Oczywiście w tych wszystkich zmaganiach niezbędne staje się, jak starałem się pokazać, sięgnięcie do doświadczeń i metod innych dyscyplin, bez względu na to, czy autorem kolejnych publikacji będzie tylko jedna osoba, czy kilkuosobowy zespół badawczy. W tym kontekście interdyscyplinarny charakter historii dźwiękowej powinien wzmagać tylko optymizm, wiarę w kolejne stojące przed historykiem wyzwania. Przykładem nowych możliwości może być ściągnięcie zainteresowań historyka dźwiękowego na sferę nieludzką w oparciu o historię środowiskową, a destrukcyjne i nierzadko zabójcze właściwości dźwięku wykorzystać do pogłębiania wiedzy o sprawczej sile marginalnie dotąd traktowanych w historii zjawisk w ramach np. antropologii wymierania. I teraz, jeśli mam minutę, jeden przykład, to jest takie urządzenie wykorzystywane przez policję. Nazywa się do rozpędzania tłumów, tak. To jest Long Range Acoustic Device, po raz pierwszy w Pittsburghu zastosowane do rozpędzenia manifestujących tłumów. Zaraz. Dokładnie tak. Na szczycie G20. To jest ten dźwięk. Jest z takiego technicznego punktu widzenia jest specjalnie zarejestrowane i wykorzystywane są specjalnie najlepiej słyszące przez człowieka częstotliwości. Dlatego jest taki, a nie inny. A to jest zastosowanie w praktyce.
Tak wygląda to urządzenie, jakby Państwa maltretował oczywiście tym dźwiękiem. Dlatego... Chyba, że nie chce Pan dyskusji. Chyba, że nie chce dyskusji, tak. Poza tym oczywiście mogę wspomnieć, jeżeli chodzi o tego typu możliwości, o manipulację dźwiękiem, to jest też doskonały temat i świetny temat dla historyków. Oczywiście takie tortury przeprowadzane w Guantanamo przez też dźwiękiem. Stosowanie dźwięku w metrach na przykład niemieckich do, puszczając muzykę klasyczną, co ciekawe, do pozbycia się narkomanów, którzy lubią zupełnie innego rodzaju muzykę, czyli manipulacja. Ta manipulacja przybiera różne formy, jest to temat bardzo świeży, także i otwarte oczywiście, tak jak starałem się przedstawić, jest wiele ścieżek i możliwości stojących przed historykami. Dziękuję bardzo za uwagę.